Cześć, ja jestem Ziemniak i od lat interesowałem się nowymi technologiami. Na tyle, że postanowiłem się swoją pasją podzielić z innymi i zacząłem nagrywać na YouTubie. Ten YouTube doprowadził mnie chociażby do takiego miejsca, w którym w tym momencie jestem, ATM Virtual Studio, gdzie na co dzień są wykonywane nagrania wirtualnej produkcji. Natomiast dzisiaj pogramy sobie w grę i jest ze mną profesjonalny pilot. Tak, to ja. Witam, dzień dobry. Jakub Cichocki. Człowiek o tak długiej liście zasług, umiejętności zdobytych przez lata, że zbyt skromnie wręcz powiedziałbym podchodzisz do swojej osoby. Ja nawet mam przygotowaną całą listę twoich osiągnięć i postaram się wam ją także tutaj ładnie powiedzieć. Instruktor szkolenia praktycznego na linii na samolocie Boeing B737, który spędził w powietrzu prawie 18 tysięcy godzin. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie na kierunku pilot samolotów odrzutowych. Doktor inżynier. Specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa lotów, członek Państwowej Agendy Związanej z Badaniem Wypadków Lotniczych, autor publikacji dotyczących bezpieczeństwa lotów w lotnictwie komunikacyjnym, ale przede wszystkim wielki pasjonat lotnictwa. Piotr, to jest właściwie pokrótce opowiedziane to czym się zajmuję i to, co w swoim życiu robiłem i mam nadzieję robić jeszcze więcej. Czyli mimo spędzenia tak wielu godzin w powietrzu, wciąż z chęcią wsiadasz do samolotu, wciąż latasz czynnie? W tej chwili już troszkę mniej, ponieważ tak jak wspomniałeś wcześniej, zajmuję się kilkoma innymi aspektami. Codzienne latanie to nie jest rutyna, bo każdy lot jest zupełnie inny, tak? Wykonując nawet tą samą trasę, jedną z moich bardzo ulubionych tras z Krakowa do Mediolanu, którą wykonywałem kilkadziesiąt razy, uwierzysz albo nie, ale nie ma takiego samego lotu. Każdy lot jest zupełnie inny. Inny układ chmur, inne widoki Alp. To, co uczyłeś się na geografii, możesz oglądać w tej chwili za oknami swojego samolotu, przemieszczając się ponad 800 km na godzinę. To jest coś, czego nie da się zapomnieć. Dziś my się będziemy w stanie przenieść do takich widoków w świecie bardziej wirtualnym, powiedziałbym, bo będziemy testować najnowsze zdobycze techniki od firmy NVIDIA. Razem z najnowszą kartą NVIDIA GeForce RTX 4090 będziemy sprawdzać możliwości nowej technologii DLSS 3.0. Pełna ekscytacja, ponieważ widząc tą wizualizację, tak na dobrą sprawę, wydaje ci się, że przenosisz się do tego świata realnego. To, co my robimy na symulatorach, wiąże się z wypracowaniem gdzieś tam schematów, różnych działań i tak dalej w trudnych sytuacjach. Ale tak czy inaczej czujemy się, jakbyśmy spędzali ten czas w realnej rzeczywistości. Natomiast ja mam do ciebie pytanie w tej chwili, ponieważ wspomniałeś o DLSS. Jakbyś mi powiedział, co to jest? DLSS to jest Deep Learning Super Sampling. I brzmi to skomplikowanie, ale spokojnie. To nie jest nowa technologia, która została wprowadzona dopiero co, bo jest ona rozwijana już od kilku lat. W 2018 roku przy serii RTX 20 była premiera pierwszej jakby wersji, która pozwalała na renderowanie klatek z niższej rozdzielczości, upskalowania ich do większej rozdzielczości. W przypadku DLSS 3.0 dochodzi jeszcze jeden bardzo ważny czynnik. Mianowicie tutaj mamy jeszcze sztuczną inteligencję, która jest w stanie wygenerować nam dodatkowe klatki. Czyli jak na przykład mamy 35 klatek, wykorzystamy DLSS-a, nie dość, że będziemy mieć około 40 czy 50, to jeszcze wygenerowane klatki pośrednie sprawią, że nagle nasz licznik FPS-ów wskazuje nam, nie wiem, 80, 90 czy nawet 100. Za nami jest ekran od Pixel Race. Na nim niestety nie bylibyśmy w stanie wykorzystać pełni możliwości nowej serii kart graficznych RTX 4000, ze względu na to, że wyświetla on trochę mniej klatek do produkcji wirtualnych, jest to wystarczające, ale te karty potrafią znacznie więcej. Więc tutaj cię troszeczkę zaskoczę, korzystamy do naszych testów, żeby pokazać ci możliwości DLSS, monitor. Na zwykłym monitorze, w domu. Wiesz co, nie do końca zwykły monitor. Nie każdy mógłby sobie postawić tak ogromny ekran u siebie w domu, na przykład w piwnicy. Więc my wykorzystamy coś, co jest dostępne na rynku. Mamy ze sobą Asus ROG PG42UQ. To jest monitor gamingowy, który ma rozdzielczość 4K, ma 138 Hz odświeżania i wtedy będziemy mogli pokazać, jak dużo klatek jesteśmy w stanie dodatkowo zdobyć dzięki temu, że skorzystamy z technologii DLSS. O, fenomenalnie. Czyli reasumując, nie muszę mieć takiego dużego ekranu, mogę mieć monitor i mogę grać w grę w domu. Tutaj przede wszystkim możliwości nowej karty graficznej dają nam tutaj najwięcej możliwości, bo mamy Path Tracing czy chociażby NVIDIA Reflex. To są składowe, które finalnie dają nam efekt, że możemy, tak jak powiedziałeś, przenieść się do swojego domu i przenieść się w przestworza w sposób bardzo profesjonalny. Ale jako dodatkowa ciekawostka, jeżeli chodzi jeszcze dodatkowo o technologię, to dzięki temu, że mamy
możliwość skorzystania z DLSS 3.0, to jesteśmy w stanie chociażby przeskoczyć trochę ograniczenia naszego procesora, bo tak jak procesor byłby za słaby w porównaniu do karty graficznej, czyli przy tworzeniu klatek, przy wyświetlaniu grafiki, karta graficzna byłaby bardzo szybka, a procesor nie domagałby i by te dwa komponenty ze sobą się nie dogadywały, no to DLSS pozwoli nam mimo wszystko przeskoczyć tą barierę i uzyskać tych klatek więcej. Jasna sprawa, Piotr, to jest niewiarygodne. Samo operowanie na zwykłym monitorze, w cudzysłowie oczywiście, w domu, pozwoli wszystkim przenieść tą wysoce zaawansowaną technologię pod strzechy domów, tam gdzie siedzą nasze dzieciaki i grają te flight symulatory i tam się budzi w nich pasja. Wielu z nich na podstawie tego doświadczenia, które tutaj zdobędą, założy się, że będą pilotami, a wtedy przyjdą do mnie. I ja jako zawodowy pilot, jako instruktor, ja ich będę szkolił. Fenomenalna sprawa, czekam, nie mogę się doczekać i let's do it, come on. No to skoro mamy teraz chwilę czasu, no to zajmijmy się graniem i przejdziemy do krótkiego podsumowania. Dobrze. Jak ci się podobało? Piotr, dobrze, że jesteś. Używając nomenklatury nie tylko lotniczej, ale pozalotniczej, wszystko jest kosmiczne. Te przejścia są tak płynne i wygląda to tak realistycznie. Nie czuję się właściwie jak na symulatorze, ale czuję się, jakbym leciał prawdziwym samolotem. Jest niewiarygodne odczucie, aż nie chce się stąd wysiadać. Dzięki nowej architekturze ADA karty odnotowały wzrost nawet pięciokrotny swojej przepustowości, dzięki czemu mogą być wyświetlane w tak dużej ilości klatek. I dzięki temu jest tak przyjemnie, płynnie i wrażenia są tak realistyczne. I da się to czuć. Piotr, trochę prywatnej rzeczy, mój syn dzisiaj ma urodziny i no świetna sprawa, wydaje mi się, że jest to idealny prezent urodzinowy, nie tylko dla maniaków lotnictwa, ale dla ludzi, którzy nie mają z tym nic wspólnego. Ja sam powiem szczerze, że ten prezent bardziej będzie chyba dla mnie niż na niego, ale o tym nic nie mówimy. Dziękujemy za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał.